Niespodziewane sceny w finale Tańca z Gwiazdami. Po emocjonalnym występie Maryli Rodowicz podczas tańca Roxany Węgiel Iwona Pawlowicz miała łzy w oczach. Taki widok to rzadkość, finał 14. edycji Tańca z Gwiazdami zgromadził tysiące widzów przed telewizorami. Podczas ostatniego starcia wystąpiły trzy pary, które zatańczyły trzy tańce. Roxana Węgiel i Michał Kasin, uznawani za mocnych pretendentów do pierwszego miejsca, zatańczyli w towarzystwie legendy polskiej sceny muzycznej. Maryla Rodowicz w finale Tańca z Gwiazdami, podczas ostatniej z trzech tańców Węgiel i Kasina za mikrofonem stanęła Maryla Rodowicz, która dała imponujący pokaz niesłabnących wokalnych umiejętności. Po wszystkim jury było zgodne. Duet dostał 4x10 punktów, do czego zdążył już przyzwyczaić publiczność. Najmocniej poruszona wydawała się jednak Iwona Pawlowicz, kojarzona głównie z surowymi opiniami. Tancerka po występie Maryli miała łzy w oczach. Takiego widoku z pewnością nie spodziewała się żadna osoba przed telewizorem. Internauci wzruszeni niezwykłą sceną w Tańcu z Gwiazdami, Rodowicz dotknęła czułej struny nie tylko u Pawlowicz. Widzowie są niemal jednomyślni co do tego, że był to taniec wyjątkowy. Pod postem z krótkim fragmentem na oficjalnych Instagramie Tańca z Gwiazdami możemy zobaczyć ogrom pochwał. Popłakałam się oglądając to, wielki szacun, nawet pani Iwona się wzruszyła. Dla mnie to był taniec zwycięski, jestem wzruszona, najpiękniejszy występ jak widziała, ciary, najpiękniejsze widowisko w tym programie jakie widziałam, to tylko część z komentarzy zachwyconych widzów.